Siemaneczko widzowie, w następnym odcinku na kanale. Jak widać na przebitkach trochę się dzisiaj działo, jednakże nie przedłużając, powiem tylko tyle. Misja kamieniołom, podejście numer 2. Dobra, jedziemy oszczędnie, żeby nie połować. Dobra, jednak oszczędnie się nie da, drodzy widzowie. Dawaj, 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 dawaj! A dzisiaj nam poszło to zupełnie inaczej niż ostatnio. Nie błądziliśmy aż tak po lasach. Co prawda o późnej godzinie wjechaliśmy, ale będziemy na tą pewnie samą godzinę co ostatnio. Trasę znamy, także lecimy podbijać kamieniołom po raz drugi. Wow, 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 wow. Drzewo! Ajajaj! Jeszcze raz! Ej! Mój MRF! Dobra widzowie, lecimy miodem! Dzisiaj idzie zajebiście! Ale już naprawdę nie... A pamiętasz, którą tu drogą jechaliśmy, co wyjechaliśmy na tej skarpie? Chłopy, nie wiem. Bo wiesz, dzisiaj jest s***a, nie? To dużo może być więcej tych cieci. Bo tam ogólnie materiały wybuchowe podkładają, żeby ten kamieniołom kruszyć. Kto to wymyślił stopki brać do butów krasowych? Tak nie machaj nim, bo mnie uderzysz. To jazdu wam w sumie nie pokażę, dojechaliśmy bardzo nudną ścieżką, więc zaczynamy z samej góry. Kawał góry, tutaj by polskie Erzberg Rodeo zrobił. Tu ściany pionowe, ja tu widzę jak ja tu pitbikiem podjeżdżam, patrz. Rozpędzam się od dołu, tu normalnie truja, pełen ogień. Tu wyskakuje, tu jeszcze strzał z klamy, tu. Tu by troszkę przystawiło, ale jakbym ściągnął osłonę silnika. Jakby ściągnął osłonę silnika, to by wyszedł, no. Jakby było się jak rozpędzić trochę, to by pod to by wyszedł. Dobra, idę pomachać cieciowi i możemy się zawijać. My tego i już jedziemy, jak coś, to ten, nara, powiedział, że wysłał ochronę, ale to cieciu, to wiesz, on może z ciula leczyć. Jazda! Kocyk, piwko, dupeczka. O, ja. O, tak, tam na tym stole. Kuba ma problem, założył trzymak, ale ma kapcia. Ło! Wow. Jest tu wyzwanie zjechać, jest! Chodźcie tędy, tędy pojedziemy. Kamera? To nie! Zwijamy, bo tu kamera jest! Dawaj, dawaj, pal, pal! Pięknie! Pal, bo cieciur wychodzi! Dawaj! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, na popyk z górki! Już idzie! Dobra, tutaj teraz trzeba być czujnym. Wow! Co tu się dzieje? My tędy chyba zjeżdżać nie będziemy. Jest problem, kurde, giga problem. Nie mamy jak zjechać. Ciśniemy w dół. I najwyżej zjedziemy na bok gdzieś. Jest tu droga, jest bezpiecznie. Jedziemy na sam dół. Wow. Jakie to gigantyczne. Pasowałoby gdzieś odbić w tą stronę. Po cichu jakoś damy radę. Najwyżej będą nas gonić tymi buldożerami. Chyba tamtędy trzeba. Ja tu nie chcę ryzykować. Nie, jakby Kuba jeszcze nie miał placa, to byśmy ryzykowali. I tak już tyle, co cieci tu na nas wychodził. Trzeba gdzieś odbić. Nie bardzo jest gdzie. Wow, 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 nie, 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 nie. O, już jadą po nas. Uciekamy. Dobra, w miarę bezpiecznie. Nie dość, że drogi nie znamy. To jeszcze już nas mają na celowniku. Pierdolę, kupuję tą kątkę do oboru. Jak ty chcesz tam musa wsadzić? Można, tak. Poprzecinam go chuja.
patrol by to posłuchał. Gdzie jest zajebiście, jest zajebiście. Teraz ogarniamy sobie jakąś lepszą drogę. Oj, ja nie wiedział, ja nie chciał. Dobra, ale ja tu wszedłem tylko się odlać. Ło! Okej, okay, jestem sam. Ale to tylko do tego, że zmieniałem baterię w GoPro. 1 hour later. Można wyjechać. No gdzie wy jesteście? No jak to gdzie no? Jechaliśmy lasem w dół, wyjechaliśmy kurwa przez takie kurwa krzaki i jesteśmy na polance. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć.